Krzysztof Bosak był gościem w Radiu Z u Beaty Lubeckiej i było widać, że Krzysztof był rozśmieszony kilkoma wnioskami pani redaktor. Była dyskusja na temat alkoholu, europarlamentu, czy wicemarszałek będzie startował do Parlamentu Europejskiego, pakcie migracyjnym, wieku emerytalnym, kredytu mieszkanie na start oraz bardzo dziwnym pytaniu, że prawica zmusza innych do swoich poglądów. A czy na stacjach benzynowych powinien obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu? Nie, dlaczego? Ja pytam nie bez powodu, dlatego że tutaj na pańskim miejscu dwa dni temu była pani minister zdrowia, pani minister Leszczyna i właśnie mówiła, że są takie pomysły, ona będzie je wspierać, trwają analizy, o które poprosił też pan premier. Pani minister zdrowia, to dobrze, gdyby się zorientowała w tym, jak wyglądają przepisy związane z lekarzami cudzoziemcami, bo widziałem, że wprowadziła słuchaczy w błąd, twierdząc, że muszą zaliczać kursy językowe, egzaminy językowe, a niestety takiego obowiązku w prawie nie ma. To jeszcze tam porozmawiamy, ale gdyby pan mógł skomentować właśnie to, czy nie jest potrzebny. Nie, absolutnie. No, to jest jakiś kolejny pomysł na szczęśliwienie ludzi na siłę i nie wiem, uruchomienie melin alkoholowych. Tak? Uważa pan, że to jednak jest takie... No a hot dogi z paróweczkami na stacji benzynowej. No wie pani redaktor, możemy ograniczyć... Nie, no jest subtelna różnica jednak, jak ktoś się po prostu zje hot doga i pojedzie dalej, niż gdyby na przykład miał wypić chociaż piwo. Pojedzie dalej, no, tak? No. No dlaczego? Nie, jak ktoś jest pasażerem, to może wypić piwo do hot doga. Ale nie mówimy o pasażerach, tylko mówimy na przykład, jakby coś miał usiąść dla kierowców, że tylko kierowcy będą, że licencja dla pasażera. Pasażer Ufam, może że kupić tak piwo. Nie będzie, nie, no, ale... bądźmy poważni. Naprawdę, jeżeli ktoś chce sobie kupić alkohol, to sobie go kupi. Nie widzę powodu... Znaczy, moim zdaniem, stacje benzynowe, sklepy na stacjach benzynowych powinny być traktowane tak jak wszystkie inne sklepy. Jeżeli ktoś uważa, że powinny być traktowane inaczej, to niech wytłumaczy dlaczego. Wydaje mi się, że niektórym jakby wraz z tym, jak bardzo uciekają od poważnych problemów, takich jak na przykład kontynuowanie strategicznych inwestycji jak CPK, w sprawie którego rząd nie potrafi nawet audytów zamówić, albo załatwienie czegoś dla polskich rolników, gdzie rząd w Brukseli nic poza pozornymi, wirtualnymi jakimiś ustępstwami nie jest w stanie załatwić, to tym bardziej szukają sposobów na szczęśliwienie ludzi na siłę jakimiś głupimi pomysłami. Czyli dla pana to jest temat zastępczy, tak? Absolutnie. Podobnie jak zakaz prac domowych w szkołach albo jakieś inne tego typu rzeczy. No moim zdaniem tam jest jakaś taka, nie wiem, może to wynika z tego, że Lewica jest w rządzie, może z tego, że Platforma Obywatelska została skolonizowana przez ludzi już lewoskrętnych bardzo mocno. Partia, przypomnijmy, kiedyś reprezentująca przecież polskich przedsiębiorców i zaczynająca się od postulatów obrony cywilizacji Zachodu, wartości chrześcijańskich i wolnego rynku. Czy ktoś jeszcze o tym pamięta? Dobrze, i tutaj stawiamy pauzę. Jak Krzysztof Bosak się rozwinie swoje myśli, to naprawdę trudno go zatrzymać. Dobrze, wystartowaliście z kampanią do Europarlamentu z hasłem chcemy żyć na naszych zasadach, chociaż słyszę, że wasi kandydaci... Chcemy żyć normalnie. No właśnie, tak. Z takim hashtagiem będą się posługiwać, że chcemy żyć normalnie. Co to znaczy, że chcecie żyć normalnie? To znaczy, że nie zgadzamy się na głupie polityki unijne, w której eurokraci wymyślili sobie, że będą regulować wszystko, co się da, bez podstawy traktatowej. Na przykład, jak mamy ogrzewać dom, albo czy mamy jeździć elektrykiem czy autem spalinowym, albo skąd mamy wziąć prąd, ale chodzi ile o ochronę za niego klimatu. Zapłacić. Słyszał pan zapewne. No tak. A widzę, że pan jest sceptyczny bardzo, jeśli chodzi o... Bardzo. Ale dlaczego? Dlatego, że nie widzę wpływu Unii Europejskiej na klimat. Proszę uwierzyć, Unia Europejska rozwija swoją politykę klimatyczną od 20 lat i klimat się nie zmienił od tej polityki. Natomiast zmieniają się warunki prowadzenia biznesu w Unii i powodujemy to, że przemysł ucieka poza Unię. No dobrze, i to jest niekorzystne nie tylko dla nas, to jest niekorzystne nawet dla planety. Tylko z punktu widzenia tej całej filozofii handlu emisjami. Tylko bądźmy realistami. No, będziecie w takiej grupie, która niewiele znaczy w Parlamencie Europejskim. No to co możecie tam wywalczyć? Co możecie tam zrobić? Oceniajmy przed wyborami. Pani no już wie, w której grupie będziemy. Okay, może przyłączymy się do, nie wiem, chadeków albo socjalistów tak, i będziemy w najbardziej wpływowej oczywiście. Grupie, która realizuje najgłupszą politykę na planecie. Tak, prawda? Oczywiście. To na ile mandatów liczycie i z których okręgów? Liczymy na wiele mandatów. Nie będę mówił dokładnie na ile, no ale... Nie wiem. Okej, okay, powiem tak. 7. Wolałbym, żeby to było 10 niż 3. Jeżeli przekroczymy próg wyborczy bardzo nieznacznie, ledwie ponad 5%, to będzie 2-3 mandaty. Jeżeli nasz wynik poprawimy, typu zamiast zrobić 7%, będzie to na przykład 10 albo więcej, to możemy iść w kierunku 10 mandatów, a nawet więcej. Ale z których okręgów macie szansę na to, żeby dostać te mandaty? Ordynacja jest napisana w taki sposób, że im więcej ludzi w danym okręgu zagłosuje, tym większa szansa na mandat, a więcej ludzi głosuje w okręgach, w których dużo ludzi mieszka. W związku z czym te najludniejsze okręgi wyborcze biorą mandat
niestety w pierwszej kolejności. Warszawa na przykład. Na przykład Warszawa, ale to jest także okręg małopolsko-świętokrzyskie. To są okręgi, które są albo na najludniejszych województwach. Najludniejszym województwem w Polsce jest województwo śląskie. Jest kilka razy, jest no, tak duże jak kilka Katowice. Innych województw razem wziętych. Wydaje się, że tam mieszka kilka milionów ludzi, a mamy województwa po milion, tak? Malutkie województwa, jak moje macierzyste województwo lubuskie na przykład. Więc tak, śląskie województwo jest, okręg wyborczy jest duży, małopolsko-świętokrzyskie jest duży, warszawsko-podwarszawski jest duży, ale też wcale inne nie są jakieś szczególnie malutkie, więc tak naprawdę od tego, ile osób gdzie pójdzie głosować, czyli zależy. Czyli podsumowując, liczycie między 3 a 10, tak mniej więcej, oczywiście wersja... Nie, to jest bardzo bezpieczna, bardzo bezpieczny szacunek. Wersja maksimum to jest 10, a wersja minimum to jest 3. A ile jest kobiet na listę Konfederacji tym razem? Pani redaktor, tyle, co parytet wymaga. Czyli? No tam wymaga, zdaje się, minimum 40%. Jeśli jest 40%, się nie mylę, czy 35%. Tak? Jeżeli się nie mylę, 35% przy 10 osobach na liście, bo 10 osób na listę każdą można dać w 13 okręgach, to oznacza 4 osoby na 10 w każdym okręgu wyborczym. Więc 13 razy 4. Taki rachunek trzeba przeprowadzić i tyle kobiet wystawimy. A czemu nie było Grzegorza Brauna podczas startu kampanii do Europarlamentu? Wydaje mi się, że miał jakieś inne obowiązki. I to jest, rozumiem, kompletny przypadek, tak? Nie, to nie jest przypadek. Natomiast była reprezentowana partia Grzegorza Brauna. Przemawiał w kolejnym, że tak powiem, błyskotliwym przemówieniu. Przemawiał kandydat ze Śląska, Roman Fritz. Bo jest pytanie od słuchacza. Załóżmy, że Grzegorz Braun odejdzie po eurowyborach. I kim go zastąpicie, żeby utrzymać przy sobie elektorat Brauna, który zdaje się jest liczniejszy niż elektorat Ruchu Narodowego? Nie zakładajmy, że ktokolwiek od Konfederacji odejdzie. Zakładajmy, że dołączą do nas kolejne środowiska. Prowadzimy rozmowy. Mam nadzieję, że skończą się w najbliższych dniach sukcesem o dołączeniu jeszcze na eurowybory przez kolejne środowiska do nas. To po pierwsze. Po drugie, ja nie wiem, kto ma większy elektorat i gdybyśmy się dzielili. W ogóle nie chciałbym wchodzić w takie rozważania. Natomiast moim zdaniem nie ma nic oczywistego w tym, kto ma więcej wyborców, kto ma mniej. Każdy, komu się wydaje, że może odpiąć swój wagonik od Konfederacji i na tym coś zyskać, to się moim zdaniem może surowo rozczarować i srogo przejechać. Przestrzegam przed takim myśleniem. Nie potrzebujemy rozbicia na prawicy, tylko zjednoczonej prawicy, jeśli mogę tak powiedzieć, ale tej prawdziwej, ideowej, a nie w sensie, że tam pod komendę Jarosława Kaczyńskiego, które mogą sprawić. A pan miał też startować, tak się mówiło jakiś czas temu, że pan też będzie startował, że Krzysztof Bosak się wybiera do Europarlamentu. Był taki plan, ale to był plan poprzedniego szefa mojej partii i ten plan się zmienił. No, czyli Roberta Winnickiego. Tak. To znaczy, chciał się pana pozbyć i wysłać do Brukseli? No, ja bym nie nazwał tego pozbyciem, ja bym to nazwał może awansem. Ale zniknął pan tutaj z polityki krajowej. Nie planowałem zniknięcia, absolutnie. Mhm. Są europosłowie, którzy są bardzo obecni, są szefami sztabów. Popatrzmy na Tomasza Porębę z PiSu, który zdaje się już chyba nie będzie kandydował, czy Adama Bielana. Także są politycy, którzy są w Europarlamencie i są aktywni w polityce krajowej, natomiast ja dostałem zaszczyt pełnienia funkcji wicemarszałka polskiego Sejmu i nie chciałbym zrobić tego samego, co zrobił Donald Tusk, to znaczy porzucić zaszczytnej, prestiżowej funkcji w Polsce po to, żeby dostać mniej prestiżową w Unii Europejskiej. Za to lepiej opłacaną. No, tak. Lepiej zarabia europoseł niż poseł polskiego parlamentu. Niemiecka prasa pisze, że w sprawie polityki migracyjnej Unii Europejskiej Donald Tusk jest równie twardy jak jego poprzednicy z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan to widzi? W sprawie polityki jakiej? Migracyjnej. No i to jest zła wiadomość, bo tam ci byli skrajnie mięciutcy. Przecież Morawiecki prowadził politykę ściągania tutaj milionów imigrantów z różnych części świata. O mechanizm przymusowej relokacji i ewentualnie... No przecież wie pan, o czym mówię. Premier Morawiecki i PiS to działa tak, że póki my czegoś nie nagłośniliśmy, to oni udawali, że tematu nie ma i pracowali posłusznie nad regulacjami. Tak było w ONZ-cie przy pakcie migracyjnym, gdzie no. Dopiero w ostatnim głosowaniu wycofali się z głosowania, a wcześniej popierali pakt migracyjny ONZ-owski. Tak było, gdzie ich dyplomacja pracowała nad paktem migracyjnym z państwami Afryki Północnej, żeby nielegalną migrację przekształcić w migrację legalną. Ale teraz chodzi o ten mechanizm redystrybucji migrantów między państwami członkowskimi. I w unijnym faktycznie, jak się zrobił wokół tego szum, to próbowali to politycznie zdyskontować, no czyli w Polsce prowadzili politykę otwartej granicy, a na forum unijnym mówili, nie, my jesteśmy przeciwko imigracji nielegalnej, ale za legalną to byli, to im przypomnieli. Ale już PiS nie rządzi. Premier Donald Tusk zadeklarował, że zagłosuje przeciwko tej regule. Przecież pan zapewne słyszał te deklaracje ze strony premiera polskiego rządu.
Z premierem Tuskiem to jest tak, że on deklaruje trochę jak premier Morawiecki, w tym rzeczywiście pewnie będą podobni, że on będzie przeciw, kiedy na nic nie ma wpływu, a jak na coś ma wpływ, to wtedy posłusznie, że tak powiem, weta żadnego nie zgłasza. Tak działa premier Morawiecki i obawiam się, że podobnie będzie działał premier Tusk. Poza tym, no nie zapominajmy, że trwa kampania do Parlamentu Europejskiego. Trzeba by być kompletnym idiotą, chyba już obecnie, żeby w tej chwili, może to lewicy, tylko można to posądzić, żeby w tej chwili popierać pakt o migracji i azylu, gdzie Polacy rozumieją, że to jest dla nich niekorzystne. Jesteśmy po kampanii do Sejmu, gdzie Platforma zrobiła klipy antyimigranckie, które spokojnie my jako Konfederacja moglibyśmy puścić, więc Donald Tusk de facto skopiował naszą retorykę, powściągnął swoich posłów, którzy latali z siatką i przeszkadzali funkcjonariuszom Straży Granicznej, więc to jest marketing polityczny. Czy ich poglądy się zmieniły? To jest bardzo dobre pytanie, na które ja myślę, że nikt w tej chwili nawet w Platformie nie zna odpowiedzi, dlatego że jestem pewien, tacy lewicowo zorientowani politycy w Platformie mogą uważać, że to jest tylko gra ze strony Tuska i że tylko do wyborów. Jestem pewien, że tak samo mogą myśleć politycy w Unii Europejskiej, a co myśli sam Donald Tusk, to myślę, że wie tylko jego najbliższe otoczenie albo on sam. Bo trzeba powiedzieć, że do głosowania w Radzie wymagana jest jedynie większość kwalifikowana, więc no, zgoda Polski nie jest formalnie wymagana. No więc pani redaktor potwierdziła dokładnie to, co ja mówię. No ale premier Tusk powiedział, że no, a, tak, że absolutnie prezentuje tego nie dopuści, bardzo... że nie będziemy też płacić żadnych pieniędzy. Zrobi wszystko. Trzeba iść dalej, trzeba skarżyć to do TSUE jako działanie pozatraktatowe. Bo przypomnijmy, że myśmy na Unię Europejską jako państwo polskie, polskie społeczeństwo nie delegowali kompetencji związanych z polityką migracyjną. Zgodnie i z polską konstytucją, z traktatami, to przynależy do nas. Więc Unia Europejska próbuje zrobić to na tak zwanym patencie, czyli, że to nie są przepisy migracyjne, tylko to są przepisy dotyczące kryzysów. Tylko proszę mi powiedzieć, co to za kryzys, że się go planuje na wiele lat do przodu i że ma mieć charakter permanentny. No to już nie jest kryzys wtedy, prawda? Kryzys to jak się coś dzieje raz. A jak się dzieje cały czas, to nie kryzys, to rezultat. Pytania słuchaczy. Dlaczego partia Razem mocniej od Konfederacji protestuje przeciwko kredytowi na start? Dlaczego nikt z waszych liderów nie przedstawił w mediach jasnego stanowiska? No może są bardziej przeciwni, nie wiem. Możemy się chyba różnić z partią Razem. A wy nie jesteście przeciwni temu kredytowi na start? 0%? Wydaje mi się, że jesteśmy przeciwni wszelkim programom dopłacania do kredytów, ponieważ one wywindowały ceny mieszkań i oceniamy negatywnie. I ceny będą dalej wywindowane. Natomiast jest tak, że każda partia jakby ma pewną gradację szkodliwych działań. Szkodliwych działań w systemie demokratycznym jest tak wiele, że trzeba je ułożyć jakby od tego, które atakujemy najczęściej, do tych, które atakujemy rzadziej. I może to wrażenie tego słuchacza, czy widza, czy internauty jest stąd, że po prostu, nie wiem, no dla nas na przykład niszczenie polskiego rolnictwa albo zablokowanie na możliwości jeżdżenia autami wydaje się większym problemem niż dopłaty do kredytów, ale też są problemy, też tego nie popieramy. Dobrze, ale kryzys mieszkalnictwa jest? Jest. No i kryzys. Co z tym zrobić? Kryzys. No ceny są absurdalne, no musi pan kryzys, powiedzieć. Kryzys, pani redaktor, to gdyby nie było mieszkań. Mieszkania są, tylko są drogie. No właśnie, Nie mamy kryzysu, mamy po prostu wzrost cen stymulowany przez rząd. No to rynek działa prawidłowo. Rząd stymuluje wzrost cen i ceny poszły w górę. No ale to, ale, no to, ale... Głupia polityka przynosi szkodliwe rezultaty. No ale w takim razie jak pomóc Polakom w tym zakresie? Zmienić rząd. Nie głosować więcej na PiS i Platformę. No chyba, że ktoś chce wysokich cen. Zagłosować na Konfederacji i w ogóle tak. Jak za dotknięcie my jako jedyni zaprezentujemy, i tu muszę oddać to może jeszcze skrajnej lewicy, partii Razem. Ich polityka się odróżnia w tym sensie, że oni chcą, żeby państwo pobudowało mieszkanie, chociaż PiS też to chciał i nie wyszło. A nasza polityka, żeby sektorowi prywatnemu umożliwić, żeby stymulować podaż, a nie popyt, tak? Czyli żeby sektorowi prywatnemu zdjąć różnego rodzaju blokady w zakresie budowy mieszkań. Czyli nie windować kosztów, nie windować norm, uwalniać grunty, skrócić proces inwestycyjny, przygotować pod kątem planowania przestrzennego, tak żeby było wiadomo, gdzie budować, gdzie będzie podprowadzona komunikacja. I sądzi pan, że to byłby tanie mieszkania? Uchwalić no nie plany. Nie wiem. Mogłoby ich powstawać trochę więcej. A jakby powstawało trochę więcej, to może ceny by nie rosły, a, prawda? A to może to jest. A kiedy powstaje mało, proces inwestycyjny jest trudny, obrabianie papierów trwa dłużej niż budowanie domu, a państwo dopłaca do kredytów zamiast stymulować podaż, to mamy taki efekt, jaki mamy, czyli wzrost cen. Dlaczego nie mówicie nic o wieku emerytalnym? Nasz system czeka zapaść, a wy jak wszystkie partie głównego nurtu boicie się wprost oznajmić, że trzeba będzie przynajmniej zrównać wiek emerytalny.
boimy się oznajmić. Jestem jednym z niewielu polityków, który w różnych wywiadach mówił o tym, że mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych w Europie. Czyli trzeba go podwyższyć. I że kobiety w Polsce przechodzą na emerytury wcześniej, a żyją dłużej. Jesteście, szanowne panie, uprzywilejowane kosztem nas, grupy mniejszościowej mężczyzn, bo przypominam, że kobiet jest więcej w społeczeństwie niż mężczyzn. No znowu nie jest to jakaś niesamowita różnica. Och! Nie z takich różnic robi się polityczne, prawda, argumenty. Więc, więc rozumiem, że powinien być wiek zrównany, rozumiem, tak? Że kobiety też powinny pracować do 65 roku życia, tak? Tego nie powiedziałem. Tego nie zaproponowaliśmy. Ale zasugerował pan, bo powiedział pan, że żyjemy dłużej, a pracujemy krócej, no to coś powiem, tu jest nie tak. Powiem tak, jak mówią poprawni. To się akurat nie bilansuje. Poprawni politycznie. Od kiedy pan jest poprawny politycznie? Ja absolutnie nie jestem, no właśnie, ale powiem tak jak oni. To jest temat do dyskusji, trzeba rozmawiać. To jest poważny problem społeczny. Wielu ludzi o to pyta i my nie możemy bać się tej dyskusji. No ale nic pan nie powiedział konkretnego. To po prostu była taka klasyczna mowa trawa. Tak jak Krzysztof Bosak zazwyczaj po prostu wie wszystko i mówi tak, tak, nie, nie i po prostu wie wszystko najlepiej. Tak teraz mówi... O, to teraz powiem jak polityk opcji rządzącej. Będziemy przekonywać koalicjantów, będziemy na ten temat rozmawiać, no, jak ustalimy wspólne stanowisko, niech to pan przedstawimy. Nie wchodzi w te buty. Nie, tak, tak serio to po prostu jest, panie redaktor, to jest dyżurny argument, który wszyscy nasi rywale polityczni czekają tylko, żeby obrócić przeciwko nam, tak? To znaczy, jeżeli ja powiem, co my mamy z tym nieszczęsnym wiekiem emerytalnym zrobić, to z całej naszej rozmowy, z całego naszego rozważania zostanie tylko jedno. Nagłówek. Bosak chce podwyższyć wiek emerytalny. Bosak, Konfederacja chce, żebyście pracowali aż do śmierci. Chce wam zabrać po prostu przywileje, które macie, a dobry PiS, Platforma, Lewica, Szymon Hołownia i PSL będą was ratować przed złą Konfederacją. Dokładnie tak by to w dyskursie medialnym zadziałało. Dlatego ja nie złożę, pani redaktor, deklaracji, jak my mamy rozwiązać ten problem. Wydaje mi się, że w demokracji realistyczne są raczej zachęty do pozostania na rynku pracy niż podnoszenie wieku emerytalnego. Już wiek emerytalny zdecydował się poprzedni rząd Donalda Tuska podnieść. PiS to odkręcił. Zadziałał mechanizm populizmu w demokracji, to znaczy wszyscy wolą pracować krócej, szybciej, dostać emeryturę i w tej chwili żadna partia nie ma odwagi zaproponować czegoś przeciwnego po tym, jak Platforma przegrała z PiS-em. To też kwestia, czy pracodawcy chcą zatrudniać osoby 50+, to po pierwsze. Poza tym no, słyszymy, że piszą o tym media, że 90 firm zgłosiło zamiar na przykład zwolnienia pracowników. No, też Poczta Polska likwiduje tysiące etatów. Może trzeba wreszcie przyhamować z masową imigracją, skoro się zaczynają masowe zwolnienia. Chyba że wolimy, żeby polscy pracodawcy zatrudniali tańszego imigranta, a zwalniali Polaka. To jest ciekawe pytanie do innych partii politycznych, które w sprawie polityki migracyjnej nie mają nic do powiedzenia. Może już czas zacząć tę debatę. I jeszcze jedno pytanie. Czemu prawicowe partie zmuszają innych do swoich poglądów? No nie chcesz aborcji, no co to robią? Sobie nie. Zmuszają innych do swoich poglądów. No nie chcesz aborcji, no nie rób. Nie chcesz ślubów dla par homoseksualnych, nie bierz. No chodzi o to, że jednak... Nie zmuszamy nikogo. No dobrze, no ale jednak no, jesteś przeciwni rozszerzaniu prawa do aborcji, prawda? A bo takiego tak. prawa w ogóle nie ma. Jest prawo do życia, pani redaktor, w polskiej konstytucji. Tak samo jak nie chcielibyście, żeby były śluby dla par homoseksualnych. No bo nie ma czegoś takiego jak ślub, małżeństwo osób innych niż mężczyzna i kobieta. No w innych krajach są. To są jakieś takie nowe związki, to nie jest małżeństwo, to jest próba upodobnienia form prawnych tworzonych specjalnie dla osób tej samej płci do małżeństw czy do rodzin. Ja uważam ten trend za błędny. To jest ale dlaczego? Dlatego, że małżeństwo i rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci. Natomiast związki opierające się na jakiejś relacji osób tej samej płci rodziną nie są. Nie da się zaprzeczyć, że takie związki istnieją, natomiast to nie jest rodzina. W związku z czym nie trzeba robić rewolucji w prawie rodzinnym, żeby upodobnić dwie rzeczy, które mają różną naturę. No dobrze, a związki partnerskie? Dla was są akceptowalne, czy nie? Uważam ten pomysł za niebezpieczny z punktu widzenia prawa rodzinnego. To znaczy uważam, że finalnie ten pomysł krąży od wielu lat, szczególnie na lewicy czy wśród progresywnych liberałów. Co w tym złego generalnie, żeby jest to pomysł na demontaż prawa rodzinnego, które mamy w Polsce. Prawo rodzinne, które mamy w Polsce, kształtowało się od czasów rzymskich, od tysięcy lat. No, wynika z mądrości wielu pokoleń. I homoseksualizm był w czasach greckich i rzymskich i jest dziś i jednocześnie nie wpływał na kształtowanie prawa rodzinnego. Nie ma powodu. To jest tradycja europejska, że mamy jeden temat, to jest homoseksualizm i mamy drugi temat, to jest prawo rodzinne. I tych rzeczy nie mieszaliśmy i nie ma powodu ich mieszać do dziś.